Witajcie, w tym tutorialu pokażę Wam jak za pomocą Photoshopa Elements rozmyć chmury na niebie i stworzyć efekt jakby pędziły w naszą stronę. Takie efekty możemy uzyskać już podczas robienia zdjęcia stosujące długie czasy, to jednak pociąga za sobą problemy związane z ekspozycją. Rejestrujemy wtedy dużo więcej światła. Możemy oczywiście nałożyć szary filtr na obiektyw by zredukować je, to pozwoli poprawnie naświetlić kadr, no i jeżeli wiatr będzie Wam sprzyjał, uzyskacie naprawdę dobre zdjęcie. W Photoshopie jednak możemy użyć warstwę, filtrów i masek, by chmury poruszały się w tę stronę, w którą chcemy, no i oczywiście z odpowiednią prędkością. Na początku jednak zajmiemy się edycją początkowego zdjęcia w Camera Row, tak by wyciągnąć jak najlepsze kolory i tony. Przechodzimy więc do plik i otwórz i wyszukujemy na dysku nasze plik. Możemy też otworzyć odpowiedni folder i przeciągnąć się plik do okna Elements. I w ten sposób automatycznie otworzy nam się w Adobe Camera Raw jak każdy cyfrowy negatyw, no i tu już zaczniemy nasze poprawki. Na początku upewniamy się, że mamy ustawione 16 bitów na kanał, domyślne 8, nie da nam bowiem dostępu do największej możliwej informacji o kolorach i tonach, no i do lepszego końcowego efektu. I jak podczas każdej edycji, na początku warto zacząć od histogramu i sprawdzenia zakresu tonów na zdjęciu. Jak widzicie, mamy tu dobry zakres cieni, półcieni i świateł, ale te najjaśniejsze ciągle nie docierają do prawego końca histogramu. Z tego wynika, że zdjęcie jest lekko niedoświetlone. Możemy to poprawić, przeciągając w prawo suwak ekspozycji, tak do mniej więcej plusy 0,45. W ten sposób uzyskujemy lepsze rozłożenie tonów od lewej do prawej krawędzi histogramu. Na zdjęciu przyda się jeszcze podkreślenie cieni, tak by uzyskać większy kontrast między najmocniejszymi cieniami a najjaśniejszymi światłami, w tym celu przeciągamy suwak czerni w prawo tak do mniej więcej 13. Jeżeli klikniemy u, będziemy mogli zobaczyć odcięcia w cieniach, czyli miejsca z kompletną czernią, powiększę jeszcze zdjęcie. I jak widzicie te obszary z niebieską maską nie mają już jakichkolwiek szczegółów i po wydrukowaniu będzie na nich czysta czerni. Wyłączając ostrzeżenie, widzicie jednak, że nie jest to istotne, bo to niewielkie obszary, na których nie musimy mieć widocznej tekstury. No i na takim zdjęciu warto mieć właśnie takie mocno czarne elementy. Tak więc podbiliśmy kontrast na zdjęciu, ale przyjrzyjmy się jeszcze delikatnym półcieniom, na przykład na tych odległych górach i na chmurach. Tu możemy przesunąć w prawo suwak przejrzystość, by trochę podnieść kontrast w półcieniach. Popatrzcie na ten obszar. Po ustawieniu wartości na 30, od razu widać lekkie ciemnienie półcieni tutaj i podbicie kontrastu i tym samym mocniejsze odznaczenie detali. Możemy już wyłączyć podglądy, by zobaczyć wcześniejszą wersję, przyciemnioną i pozbawioną kontrastu. I teraz bardziej uderzający kadr z podbitym kontrastem. Po poprawkach tonów czas na kolory, które są jeszcze trochę słabe. Na początku przeciągnijmy więc w prawo suwak intensywności. W ten sposób podbijamy te słabsze kolory, jednocześnie nie zwiększające mocno nasycenia tych już mocnych na zdjęciu. Ustawmy suwak na mniej więcej 20. I teraz możemy już zwiększyć ogólne nasycenie zdjęcia, przeciągając suwak nasycenia do mniej więcej plus 10. No i tym sposobem robimy już ostatnie wzmocnienie kolorów. Czasę zająć się tą kreatywną częścią obróbki, ale zanim to zrobimy, skadrujemy jeszcze zdjęcie, by trochę poprawić kompozycję. Zetnijmy trochę kadr od dołu, w ten sposób niebo będzie bardziej dominujące na zdjęciu. I gotowe, to już kadr z lepszą kompozycją. Jeżeli to już mamy gotowe, możemy po prostu otworzyć obraz i przejść do edycji w standardowym oknie Photoshopa. Tu skorzystamy już z warstwy filtrów i masek, by uzyskać nasz poruszony efekt. Zanim jednak zaczniemy, musimy wrócić do trybu 8-bitowego. Przy 16 bitach na kanał nie będziemy bowiem mogli skorzystać na przykład z części filtrów. Przechodzimy więc do obraz i tryb i wybieramy 8 bitów na kanał. No i teraz mamy już dostępne wszystkie filtry. Na początku musimy zaznaczyć niebo, bo do niego dodamy rozmycie. Wykorzystamy do tego narzędzie szybkie zaznaczanie. Ono powinno doskonale poradzić sobie z zaznaczeniem całego nieba. Na początku upewniamy się, że mamy wybraną opcję Nowe zaznaczenie. Końcówka na około 45 pikseli powinna być OK. I teraz po prostu klikamy i przeciągamy po niebie, by je zaznaczyć. I gotowe. Mamy już widoczne maszerujące mrówki, ale warto powiększyć widok, by sprawdzić, czy nie dodaliśmy do zaznaczenia fragmentów powierzchni. Jeżeli tak się stało, wybieramy opcję odejmowania od zaznaczenia, lewym kwadratowym nawiasem zmniejszamy końcówkę i klikamy na fragmenty, które chcemy odjąć od selekcji. Tu wystarczy dosłownie kilka kliknięć. I możemy już dopasować je zdjęcie do ekranu. I gdy mamy już zaznaczone niebo, przechodzimy do edycja kopiuj, a potem edycja i wklej i to kopiuje nam zaznaczone niebo na nową warstwę. Widzicie tą warstwę w panelu. Teraz powielimy ją, przeciągając ją na ikonę tworzenia nowej warstwy. Potrzebujemy tu bowiem dwóch kopii nieba, by stworzyć łagodniejsze przejścia. No i teraz klikamy już na warstwę z wciśniętym kontrol i to automatycznie zaznacza niebo. Teraz przechodzimy w warstwa i odwrotność i mamy już zaznaczoną powierzchnię zamiast nieba. Teraz przechodzimy na warstwę tła, idziemy do edycja, kopiuj i teraz wklej i mamy już kopię ziemi na nowej warstwie. Teraz wyłączamy na chwilę kopię nieba i zaznaczamy warstwę pod nią. Przechodzimy do filtr, rozmycie i rozmycie promieniste. Tu możemy wybrać opcję powiększenie. Ustawiamy też najlepszą jakość i wartość na 10. I w okienku ustawień przesuwamy centrum rozmycia w dół, tak by nadać chmurom wrażenia ruchu ku górze i rogom kadru. I po kliknięciu OK otrzymamy efekt chmur pędzących wprost na nas z zachowaniem perspektywy i odpowiedniego kąta. W tej chwili to rozmycie jest na mój gustę trochę zbyt mocne. Dodamy więc maskę do warstwy i na niej użyjemy pędzla, by wymieszać łagodniej to rozmycie z powierzchnią krajobrazu. Klikamy więc B. Wybieramy miękką końcówkę pędzla. Ustawiamy na razie 100% krycie. Zaznaczamy maskę. I teraz malujemy po krawędzi między niebem a powierzchnią, by usunąć je z tej części to rozmycie. Klikamy Taby, by ukryć okienka. I spokojnie kończymy malowanie wzdłuż krawędzi, uwydatniające w ten sposób szczegóły tych najbardziej odległych chmur. I znów tabem przywracamy okienka. Teraz zmniejszamy krycie warstwy tak do 46%, by wymieszać delikatniej rozmyte chmury z tymi oryginalnymi. I teraz przechodzimy już na górną warstwę i na niej zastosujemy mocniejsze rozmycie, a potem wymieszamy je z warstwą pod spodem, by uzyskać fajny stopniowy efekt ruchu. Idziemy więc znów do filtr, rozmycie i rozmycie promieniste, i tym razem ustawiamy wartość 20, resztę pozostawiamy bez zmian. Klikamy OK. I za chwilę będziemy mieli mocniejsze rozmycie. Na no ponownie, by uzyskać delikatniejszy efekt, dodajemy do tej warstwy maskę. I znów wybieramy pędzel, ale tym razem zmniejszamy jego krycie do około 30%. Powiększę jeszcze zdjęcie dla lepszego widoku. I znów malujemy po chmurach przy styku z powierzchnią, by delikatnie wtopić efekt rozmycia. W tej chwili malujemy szarym pędzlem, dzięki któremu uzyskujemy półprzezroczystość na masce i mamy większą kontrolę nad efektem. Znów ukrywamy okienka i kończymy malowanie. Znów klikamy Tab i znów zmniejszamy krycie warstwy, ale tym razem do około 67% i mam już gotową, rozmytą warstwę. Wyłączając warstwy z niebem dobrze widać, że rozmycie zachodzi na krawędź tych ruin na pierwszym planie. My naprawimy to przeciągające warstwę 2 na te rozmyte warstwy z niebem. W ten sposób pozbywamy się tego niedopracowania. No i mamy już gotowe zdjęcie.